To widok na mój piękny jaśminowiec, który właśnie jest prawie że w apogeum kwitnienia. U nas tutaj Wrocław spadł dzisiaj deszcz. To dobrze, roślinki potrzebują tego. Teraz się schylę i pokażę, co się dzieje na deszczu. Ślimole. Niestety już widziałam, tu też są inne o różnych kształtach i kolorach tych swoich domków. Niestety nie znoszę ich, ale jak tylko robi się mokro, wychodzą ze swoich podstępnych dziur. I no oczywiście pewnie dlatego było ich tak mało do tej pory, że jest to spowodowane właśnie tym, że jest sucho, tak? Także człowiek się cieszył, a tutaj nie ma co. One są. Także jeszcze raz pokażę mój jaśminowiec. Rosnący w zupełnym cieniu, w najbardziej cienistym kątku od północnej strony. Bardzo mało słońca, ale daje radę. Każdego dnia coś się zmienia w ogrodzie, coś przekwita, coś nowego się pojawia. Myślę, że powoli też zaczynają przekwitać te irysy holenderskie, syberyjskie już przekwitły. Czyli praktycznie około tygodnia możemy się nimi cieszyć. Także w apogeum wchodzi właśnie ten jaśminowiec. Robinia też już przekwitła. Popatrzę się chwilę na te piękne iryski holenderskie, śliczne. Przychodzi mi do głowy, tak patrzę na ten widok, że to jest jak kwiat paproci. Kwiat paproci, który nie istnieje, ale tak u mnie wyrosły właśnie między pióropusznikiem strusim. Tu z tyłu jest też ostrokrzew w tej odmianie marginata, czy inaczej variegata, i też tu w cieniu dobrze mi rosną irgi, kilka odmian, już mówiłam o tym. Też mam tutaj posadzone hortensje, które no, zobaczymy jak dadzą radę w drugiej części roku, to znaczy myślę bardziej tutaj już w miesiącach typowo letnich i później. Powoli szykują się też liliowce. Widać już bardzo wysokie urosły, są praktycznie prawie mojej wielkości. Też bardzo pięknie tutaj mi rosną, szykują się do sezonu jedzeniowego moje wiśnie. Ta wiśnia w odmianie North Star, nawet tu się jedna czerwieni. Powoli. Też tak jak mówiłam wcześniej, tutaj z tyłu rośnie kilka pigw. To jest pigwowiec, więc to jest właśnie owoc pigwowca. I również powoli zaczynają się różowić kwiatuszki na tamaryszku. To jest ten tamaryszek francuski, który kwitnie nie w maju, tylko w czerwcu. On później powinien się przebarwić na bardziej taki różowy, żywy kolor. To też pewnie zależy od gleby, ale z definicji powinien być taki żywo-różowy, w przeciwieństwie do tamaryszka tego klasycznego, który najczęściej się sadzi i w ogrodach, i w różnych parkach, który już prawie że przekwita. No, oczywiście zależy od regionu Polski, ale tamten drugi ma kolor taki różowy, brudny ruszek, ja to mówię, wchodzący, wpadający w brąz. Jeszcze ostatnia, ta pełna piwonia. Tutaj sobie kwitnie, natomiast te piwonie piękne, ta moja wielka trójka, do której później dołączyła czwórka, praktycznie już przekwitła. Czy każdego dnia zupełnie inny obraz ogrodu. Teraz tak będzie, bo to już jesteśmy w sezonie głównym praktycznie. Róże pomarszczone, bardzo je lubię też za zapach. Też odbiły mi pięknie te brateczki, które na początku źle się miały w donicach. Cieszę się, natomiast muszę powiedzieć, że ostatnie dni spowodowały, że pozostałe donice mają się gorzej, te myślę, te na północnej stronie, w tym sensie, że bratki różnie, goździki całkiem nieźle, natomiast najgorzej się mają stokrotki. I tutaj pewnie trzeba będzie coś z tym zrobić, bo to tak nie może wyglądać, być może wsadzę coś, co nie potrzebuje tyle wody. Tutaj moje pomidorki. Chodźmy zobaczyć, co się dzieje z altaną.